Agnieszka, zbliża się przegląd techniczny. Tak? No właśnie, widzisz. My wiemy o tym, dlatego że my jeździmy za granicę i my jeździmy z dowodem rejestracyjnym. Ale przeciętny polski kierowca nie ma obowiązku włożenia dowodu rejestracyjnego. Takie są teraz przepisy. I kochani, spójrzcie w swoje dowody rejestracyjne. Kiedy macie przegląd? No. Bo nasz serwis, który nam robi przeglądy samochodu, miał nam wysłać SMS-a. I kuźwa nie wysłał. Pandemia, strach, nie wiem co. Dobrze, żeśmy spojrzeli. Zrobimy przegląd, jedziemy na przegląd. Także, kochani, spotkamy się na serwisie. Na serwisie. Burza idzie, widzisz? No widzę. Ostatni przegląd przed wyjazdem i możemy jechać dalej. Ej, kochaniutka, słyszałaś? Nie. Gości mówi tak. Wszystko z ich w samochodzie jest zrobione. Kto szykował samochód na wyjazd? A ja mówię, ja. To po Europie, proszę tutaj do mnie do pracy. Także kochaniutka, nie spieszymy się! Bo robota na mnie czeka, nie spieszymy się, nie. Autko przygotowane. Teraz tylko drogę. Kochani, jedziemy w stronę Hajnówki, bo sobie tam zażyczyliśmy paczki do paczkomatu. Ostatnie takie przygotowania, to co nam potrzebne jest za granicą. I to jest metoda, kochani, tak. Jak jedziecie gdzieś, w trasie. I to dla wszystkich kamperowiczów szczególnie, nie musicie po sklepach chodzić, nie musicie ani siebie narażać, ani innych narażać, po prostu zamówcie sobie towar, gdziekolwiek, to co potrzebujecie. I jest teraz tak rozwiązany system sprzedaży internetowej, że nie ma problemu. Zamawiacie sobie gdziekolwiek do paczkomatu. A trzymaj kierownicę. Trzymam się cały czas, bo przecież bo wypadnę. I to nie jest reklama jakiejś tam firmy kurierskiej czy jakiejkolwiek. Nie, to jest po prostu reklama, jak sobie w życiu radzić. Kochani, teraz musimy sobie wszyscy jakoś jeden o drugiego musi dbać. I radźmy sobie. Róbcie takie kochaniutki i kochaniutka. My na przykład zakupy mamy tam zrobione, nie będę mówił co, bo same dobre rzeczy, kochani. Same dobre rzeczy! Ale wszystkiego nie odkupimy i tak będziemy musieli kupować. Tak. To nie chodzi o to. Ale trochę nie... można sobie uprościć. Tak, uprościć. A druga rzecz to spidalamy stąd. Tak! Kochani, nie wiemy, co tu się będzie działo, co tu się dzieje. Sami tego nie rozumiemy, jak było w miarę dobrze, znaczy w miarę dobrze. Nie było tyle przypadków, nie było, to były potężne zakazy. Jak teraz jest dużo przypadków, dużo jakichś ognisk zapalnych takich... I coraz nowych, to jest coraz więcej luzu. Kochani, my się tak boimy tego 28 czerwca, że robimy, jak to się mówi, spidalamy stąd! Uciekamy. Przyjedziemy po wyborach, kochani! Tak. Także na razie obserwujcie, co się dzieje. I jeszcze jedna mała uwaga, ja jeszcze raz, ja to będę naciskał. Jeżeli, kochany, przerobiłeś sobie samochód sam, z busa, z ciężarówki na kampera, zalegalizuj to, zrób to legalnie, dlatego, że jeździsz samochodem, który nie ma prawa poruszać się po drogach publicznych Europy. Możesz mieć duży problem, a nie daj Boże, dojdzie do kolizji, wypadku, możesz być obarczony nawet pełną odpowiedzialnością, dlatego, że twój samochód nie spełnia norm danych przepisów w danym kraju, a każdy kraj ma jednoznaczne. Jeżeli jest to samochód ciężarowy, musi być ścianka działowa, trwała, żadna otwierana, przesuwana, kombinowana. Kochani, to jest dla waszego dobra, a poza tym, jak tam przyjemnie, w dowodzie rejestracyjnym będziecie mieli wpisani samochód kempingowy. No. Także pamiętajcie o tym, ktoś nie chce tego robić, nikt nie robi. Ale kochaniutki mówił. No, mówił. Trzeba się liczyć z konsekwencjami. Dokładnie. Także kochani, zobaczcie, dajemy się takim dużym,
wyprzedzać, bo nam się nie spieszy. Nie spiesz, mamy czas. Dzisiaj nocujemy jeszcze w Polsce, ale jutro już, lecimy, śmigamy. Już lecimy dalej. Fajniutka, po prostu idziemy pod tą chmurkę. No nie fajna ta chmurka, ja wiesz. Słyszałeś w radiu, mówili, że będą.